Witam ponownie. W dzisiejszym odcinku zademonstrujemy Wam, jak wymienić sobie tarczę w samochodzie marki Opel Kalibra. Jak widać, moje tarcze tutaj nie są w pięknym stanie. Pamiętajmy o tym, że wymieniając tarczę, zaopatrzmy też się również w klocki hamulcowe, żeby to tam miało ręce i nogi. No, taka zasada jest. No ja niestety nie mam tych klocków na dzisiaj, nie przyszły mi jeszcze, no ale tarczę mam, także zademonstruję Wam, jak założyć sobie te tarcze, a klocki też przy okazji Wam pokażę, tam nie ma filozofii. Także zapraszam, na pewno będzie nam potrzebna duża grzechotka, imbus 10 i imbus 6. Tak. I imbus 6. To jest tak, dziesiątką przykręcone jest jarzmo tutaj na dwóch śrubach, a szóstką przykręcony jest cały tutaj zacisk. Teraz tak, u mnie tutaj już nie wytrzymał próby czasu niestety. Jest taka sprężyna zabezpieczająca jeszcze w tym miejscu. Chodzi w te dziury, opiera się tutaj. No ja tego nie mam już niestety. I tutaj są plastikowe kapselki, których też już u mnie nie ma. Także no pomału będziemy zabierać się do pracy. No tak, no. Zaczynając od początku, czyli no, trzeba sobie na pewno podnieść samochód, ściągnąć koło. No i następnie tak, będziemy odkręcać zacisk trzymający klocki nam tutaj. Aha, no i przede wszystkim potrzebujemy jeszcze taką dziesiątkę po prostu, żeby kręcić czymś te imbusy. No. Chyba że macie imbusy takie gięte, no to tam nie trzeba wtedy pokrętła. No. Także na razie to było tyle. No i tak zaczynamy. Imbusem 6. Z naszą grzechotką odkręcamy najpierw zacisk. Jeżeli by był jakiś problem, to imbusa zawsze można pobić młotkiem. Wtedy będzie łatwiej. Wysuwamy bolce. Jak już odkręciliśmy, to wysuwamy. Właśnie te śruby to są te bolce, sprowadnicy, po których chodzi nasz zacisk, jak się klocki zużywają. Tak, jeszcze jedna ważna rzecz. Śrubokręt na pewno też nam będzie pomocny. Śrubokręt, młotek. I to już jest nasz zacisk z klockami ściągnięty. Jeżeli wymienialibyśmy klocki, o tak przy okazji, no to po prostu wyciągamy stare i zakładamy w to miejsce nowe. Tak. I musimy pamiętać jeszcze o tym, że nasz tłoczek, który ściska nasze klocki, musimy go wcisnąć z powrotem, bo inaczej nie wejdzie nam, nowe klocki nam nie wejdą na tarczę. Możemy to zrobić w dworaki sposób, albo bierzemy sobie dwie breszki, w ten oto sposób go wciskamy. O, zresztą widać, jak wchodzi pomalutku. Tak. Albo po prostu w starych klockach możemy zrobić sobie takie sprytne urządzonko, ściskacz, który jest dostępny w sklepach. Ale jeżeli to robimy tam raz na jakiś czas w swoim tylko autku, to nie ma sensu zaopatrzyć się w niego w sklepie. Tylko po prostu nawiercamy, ten klocek zostaje na swoim miejscu, stary oczywiście. A w tym klocku nawiercamy dziurę, w tym oto miejscu, wkładamy śrubę. Zwykłą śrubę, 6 czy tam 8 i nakrętkę. I po prostu nakrętka jest z tej strony i w momencie, kiedy wkręcamy tutaj tą śrubę, wciska nam ten tłoczek. Także mam takie sprytne urządzonko.
jeżeli ktoś ma tam, tak jak mówię, nie ma sensu kupować do tam jednej wymiany klocków. Teraz, żeby ściągnąć tarczę, musimy odkręcić jeszcze jarzmo. Do tego potrzebny nam jest imbus 10. Następnie odkręcamy śrubkę trzymającą tarczę tutaj. No jest właśnie tego krzyżaka, o którym wcześniej wspominałem. Krzyżaka najlepiej mieć takiego z możliwością pobijania. Wtedy na pewno będzie łatwiej tą śrubkę odkręcić. O, właśnie w ten sposób. Teraz tak, no i już naszą tarczę mamy zdemontowaną tutaj. Tarcza. No i nasza nowa tarcza już jest na swoim miejscu. I teraz kolejno przykręcamy jarzmo. Aha, jeszcze taka uwaga drobna, na te śruby z jarzma możemy sobie dać klej blokujący śruby, jest dostępny na naszym rynku, powinno się go zakładać na właśnie jarzmo, zacisk, on zawsze tam zabezpiecza przed wykręceniem się śruby. No ja tego nie daję, bo nie mam. Teraz tak, ja klocków nie będę zakładał, bo mam stare, a tak jak wcześniej wspominałem, czekam na nowe. No ale tutaj pokażę Wam. Jeżeli macie już te nowe klocki, ścisnęliście sobie tłoczek. Ja go jeszcze nie ścisnąłem do końca, także pewnie będzie problem, żeby to weszło na tą tarczę, no ale tak. Klocek z mocowaniem przychodzi na tłoczek. Drugi klocek przychodzi tutaj. Tutaj prowadnicę, ślizg możecie sobie oczywiście nie smarować, ale wyczyścić go szczotką drucianą, żeby po prostu nie było tam żadnych zgrzytów, żeby klocki się nie blokowały, bo wtedy szybciej się będą zużywać. No i no tak jak mówiłem, nie wejdzie jeszcze.
No i tak, tutaj musimy pamiętać, że klocki nam też ładnie siadły na prowadnicę, w jarzmie tak samo tutaj mamy o prowadnicę. Celujemy tutaj śrubkami naszymi w dziurę, skręcamy, przykręcamy. Tak jak mówię, jeżeli ktoś ma tutaj jeszcze tą sprężynkę, taką ona jest w postaci takiego druta, zakładamy sprężynkę, zakładamy plastikę kapselki, których u mnie nie ma, koło i możemy jechać. Pamiętajmy, że po takiej operacji zawsze zanim wsiądziemy, znaczy zanim gdzieś wybierzemy się przejechać czy coś, ruszymy z miejsca, trzeba nacisnąć parę razy hamulec, żeby te cylinderki nasze, tłoczki, żeby to się wszystko ułożyło, żeby klocki siadły, docisły do tarczy. Bo inaczej możemy pojechać i się zdziwić, że nie ma hamulca, tak? No i to by było na tyle. Także no, zapraszam do udostępniania, subskrybowania przede wszystkim mojego kanału. No i zapraszam na następne odcinki.